Tutaj doktor Salser, a to jest Call of Duty Black Ops 2 Zombie. Tak jest. I dzisiaj mam zamiar wam pokazać... mam zamiar wam pokazać coś, czego nie pokazałem wam już dawno temu, to chyba było miesiąc temu to wyszło chyba. W Uprising, taki był, pamiętam, taki... Takie był DLC, dodatek. Wyszedł także taki dodatek, ten do zombie. Nie pokazałem wam go dawno temu. To jest z więzienia Alcatraz dodatek taki. I tu możemy grać albo tu możemy sobie wybrać. Ale ja to pogram na grze niestandardowej, żeby nie czekać, aż nam, wiecie, wyszuka jakkolwiek graczy do grania. Tak. No. I powinienem to wygrać już dawno, ale już po prostu nie miałem ani czasu, ani nic. Już się potem zapomniałem, w ogóle, że miałem to pokazać. Po prostu wyleciało mi się całkowicie z głowy, że miałem to pokazać później. Więc pokazuję to wam w tak długim czasie. I tak to było. O tak. Mamy nowy tryb. Mob of the Dead. Tak. I to jest taki, powiedzmy, z fabułą trochę. Tak. I możemy zacząć. Tak się to prezentuje i rozpoczynamy teraz grę. Gra za 3, 1, 0. Dobra. I teraz się to będzie tu ładować. O, wyspa Alcatraz. Jak widzicie, tutaj mamy takie, nie wiem, powiedzmy, są trochę, wygląda to jak jakieś plany ucieczki. Jak widzicie, tam są takie samolot, jakiś, powiedzmy, prowizoryczny. Takie plany ucieczki, coś w tym stylu. Tak. O, to była San Francisco, USA. Może się zobaczyć. No, teraz powinniśmy grać. Mam nadzieję, że nas nie wywali. To za długo się odbije. Szybko, szybko. O, coś się rozwijać. Co to jest? Czemu tak długo trwa? Kurczę, pytam, co to musi długo trwa? Ale serio, jak to długo trwa? Szybko, 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 szybko. Tak długo. Oczekiwanie na wyzwanie. Co teraz? Pewnie za chwilę nas wywali. Dziwne, bo zabrałem grę niestandardową, to nie powinno być niczego takiego, nie? Powinno się normalnie załadować wszystko. A tutaj coś takiego? Dziwna sprawa. Naprawdę. No serio, co się dzieje? Nie wiem. Coś dziwnego. O, tu zaczyna się. Oczekiwanie na resztę graczy? Jakim cudem? To się tylko ja tu gram. Wow, się trochę długo ładowało, ale jest, jesteśmy. Możecie zobaczyć. Tak. Tak się prezentuję. I tu jest... Coś jest. Tu jesteśmy my. I teraz jesteśmy, możecie zobaczyć już, jesteśmy sobą, no, weszliśmy w siebie, tak, jest naprawdę, sprawdzę, czy nie mam czasem za cicho, dźwięk może trochę podgłośnie, o, tak, no, jak widzicie, jest tutaj tak mrocznie dosyć, jak widzicie, wiszą tutaj, zwłoki zawinięte w jakieś prześcieradła. A widzicie, tu idzie zombie przez okno. Tylko nie powinienem do niego strzelać, tylko teraz tylko nożem, ale już dawno nie grałem. Dlatego już nie pamiętam, kiedy nie grałem w zombie. Tak.
I tu widzicie, mamy też elementy misji, przepisy i w ogóle jest to bardziej rozbudowane w języku typu zombie. Chcę wam coś pokazać. No, chcę wam to powiedzieć. Jest naprawdę zarąbisty HUD. Widzicie to? Spójrzcie na ten pokazywanie, ile jest amunicji. Naprawdę tak mi się to podoba. Jest po prostu super. Normalnie szkoda, że w innych trybach na zombie nie ma właśnie takiego HUD-a. Naprawdę to jest super. Właśnie w ogóle jak te zombie strasznie wyglądają. Mają powbijane gwoździe w głowę i w ogóle. Ale dobra. No. Ten HUD jest super. HUD interface, jak tam kto woli. No. Super. Naprawdę na innych mapach jest dalej ten sam HUD, który był w, kurczę, nie wiem, w Call of Duty Black Ops pierwszym. No, dalej ten sam. A tu naprawdę zrobili pięknie to. Tak mi się podoba. Tak, widzicie. O mój Boże, on jest mocniejszy! Skąd mogłem wiedzieć? Headshot! No, i są naprawdę nowe bronie, jest naprawdę bardzo fajnie. Otwórzmy to. O, tak, idźmy dalej. Powinniśmy się dostać tam. Powinien się tu bronił do końca. Cholera, idą po mnie, idą po mnie! Headshot! Jest! Double! Double points! What? Idź sobie! Też! Poszedł, teraz zginął. Ale mało amunicji, powtarzam, mało amunicji. I dużo zombie. Padł! Szybko! Szybko! Cokolwiek! Zombie! Wszędzie zombie! Chyba trzeba ich choć wyminąć. Teraz! Trzeba naprawiać okna, żeby mieć więcej punktów. Fuck! Amunicja, broń to jest jedyna szansa na serio. Wiem, nie powinienem tego w ogóle kupować, bo to jest naprawdę strata punktów, ale naprawdę wolę mieć jakiekolwiek uzbrojenie w razie, by mnie zaatakowały zombie, nie wiadomo skąd. Wiem, że to jest strata punktów naprawdę na tej broni pierwszym, nie powinienem tego kupować, ale cóż, bywa. Jak widzicie, idzie do mnie zombie, ale to już jest mocniejsze. Oh yeah! Chodźcie tutaj, gnoje! Gin! Woohoo! Kolejna runda się rozpoczyna. Pistolet pusty. A tu mamy jeszcze sporo amunicji. 2000, że jedno się dostać potrzebuję. Natychmiastowe zabicie się już kończy. Tu pamiętam takie głowa jakby wychodzi. Takiego wilka. Daje, coś mi tak świta, pamiętam coś tam. Jak grałem szybciej. Fuck. Umieraj! Patrzcie, mimo obwiązane nogi drutami kolczastymi. Ci strażnicy mają powbijane szkła wszędzie. Zarąbiście, w ogóle te zombie są teraz zrobione. O! Czemu nie mogę strzelić? Nie mogę strzelać! W ogóle! To już jest koniec. To już jest koniec. To nie jest koniec. Kaboom! Woohoo! Te trzody idą raz po raz. Zombiaka trzeba zabić jednym porządnym strzałem w łeb, żeby mózg wypysł. Taki jest przepis na zabicie zombie. Widzicie, oni jeszcze tak idą chwilę, jak zostają w łeb. No a teraz prosto do punktu, do drzwi. Musimy otworzyć drzwi. Mamy wystarczającą ilość punktów. Yeah! Tu mamy, jak widzicie, tego perka i zombiaka zamkniętego w środku. Jak to bekownie wygląda, widzicie? To ale chyba mocne zasilanie. I zombie w środku tam jest zamrożony w lodówce. Jesteśmy obok tych wiszących w
wyszątych w prześcieradłach. Trochę, tutaj wchodzą zombie, zombie, zombie. O Jezu, boję się, tak za rogu za kimś wyjdzie. A, nie mówiłem? Dobrze, że wyszedłem ja pierwszy. O kurde, o kurde. Nie! Fuck! Nie! Ładuj to! Ładuj to! Nie chcę umierać! Yeah, fuck! Co to było? Ale żyje, ale żyje. Umierajcie, umierajcie wszyscy. Umierajcie, widzicie, to jest właśnie fajne. Jest fajna taka sprawa, że możemy tutaj tak porazić prądem. Widzicie, mamy jeszcze trochę tej mocy, więc możemy tutaj trochę pozałatwiać. Widzicie w ogóle, jak to bajeracko wygląda. Jesteśmy takim jakby duchem. I możemy spalać zombiaki. A straciliśmy całe punkty. Okej, okay, mamy już mało tej mocy, więc możemy się wcielić w nas. Jesteśmy z powrotem sobą. A punkty nam wróciły. I możemy otworzyć te drzwi. Chociaż nie wiem, czy dobrze zrobiłem w sumie. Haki wiszą z sufitu. Źle zrobiłem, otwierając te drzwi. Bardzo źle. Po co ja to robiłem? I źle są zombie. Headshotik. Zapraszam. Fucking! Fucking! Padają. Czerwone oczy widać w ciemnościach. Kabuu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 u
Leon Kasiory? Mało. Powinniśmy iść tu. Tak, i do tej windy musimy się dostać. Ha, zasilanie jest nam potrzebne. Okej. Fuck! Nie spodziewałem się tego. Fuck! Zginęliśmy, zdedaliśmy. A jeszcze żyjemy, Umierajcie! Gincie! W ogóle widzicie ten celownik? Od tego, ten celownik taki samy był, taki sam jest chyba, nie wiem czy w dwójce, nie pamiętam teraz co nie mogę przypomnieć, ale pamiętam, że na pewno był w Black Opsie jedynce. W Black Opsie jedynce był taki w samolotach i na tych helikopterach był właśnie taki celownik. Naprawdę, ale spoko. Spoko, spoko, naprawdę. Oj, kończy nas już ta moc. Musimy się stworzyć jako ludzie. No umieraj! Ktoś dzwoni, no dzwonek tutaj. Ale to nie jest nic ważnego pewnie. Fuck it, skąd się bierzesz? Koniec gry. Koniec gry. Smutne, bardzo smutne. Robiliśmy mało. Teraz pogramy sobie na multi. Bywa. Czasami idzie lepiej, czasami gorzej. A teraz zagramy sobie na multi z innymi ludźmi, jeśli uda nam się kogoś znaleźć. Powinno nam pójść o wiele lepiej, bo naprawdę nie pokazałem wam wielu rzeczy, które się dzieją po włączeniu zasilania. Tak, tu mogę. I teraz powinniśmy poczekać tutaj, aż trochę tych ludzi znajdzie nam. Mam nadzieję, że trochę ich będzie. Naprawdę są bardzo, ale to bardzo dobre te mapy nowe. Ta nowa mapa jest naprawdę bardzo dobra i warto zobaczyć na przykład bronie nowe, bo jest na przykład Tommy Gun. Tak, jest w Skagliberach Tommy Gun. To naprawdę warto zobaczyć. Tu oczekujemy na graczy. Spróbujmy jeszcze raz. Mało wydet. Jest! Uhu! Gotowo. Żyjemy. Nie gadać. No, zostaliśmy tylko jak ten koleś. Powinniśmy poczekać na więcej. Tak. Powinniśmy poczekać na więcej osób. No, o. Znalazł kogoś. Jestem gotowy. Wyciszę jeszcze na wszelki wypadek, żeby nie zaczął grać tamten. No, dasz kamen. A co się rozpocznie gram? O, jest, zatwierdził gotowość kolejna osoba. Kolejna osoba zatwierdziła gotowość. Widzicie, spadła mi ranga.
trudno tutaj się w końcu doczekać jakiegoś gracza, żeby z nami pograł, więc nie wiem, czy w ogóle sobie pogramy. Chodzi w sensie o to, że włączyć. Gotowość teraz! Tak jest, jest nas już wielu. Musi nam się udać. Wyciszyliśmy ich wszystkich, teraz ma się nam udać. O, Jagra. Fuck, czemu wychodzisz? O, je, ktoś jest. Dajem. Wyciszmy go znowu. Nie chcę o sobie tylko zaraz ugadać. Tak, on musi zatwierdzić. A nie, on nawet nie musi zatwierdzić gotowości. To już jest nieważne. Jego zdanie się nie liczy w tym przypadku, gdy większość zaznaczy gotowość. Tak, ja. Jak widzicie, znowu nam się ładuje. Mamy znowu te plany. Tak. Musimy poczekać, aż się naładuje. Więc znowu nam się to będzie ładować tak długo, że oni już sami będą sobie grali. Nie wiem, czemu się. Ach, utracono połączenie z hostem. Nope. Dlaczego utracono połączenie z hostem? Ale znowu się zaczyna gra. Tajem. Zacznie się zaraz oczekiwanie na resztę graczy. Tajem, oczekiwanie na resztę graczy. Szybko oczekujcie na innych graczy. Co ci gracze teraz robią, że tak długo oczekiwanie na nich jest? Jest! Połączyło nas. Jesteśmy! O, tu widzicie, są wszyscy gracze, którzy są tutaj. O, widzicie, czwórka graczy jest, więc jest Gites, bardzo Gites. Teraz jest tu, o, ja tu jestem. Jest, jesteśmy ożywieni. Jest tutaj sporo graczy, tylko ten. O, właśnie, uleć się komuś, jak jest. Jest bardzo Gites ogólnie. Teraz powinien nam iść o wiele łatwiej niż wtedy. Tak. A, oni są wyciszeni, więc jest Gites. Mają być wyciszeni. Szybko, szybko, szybko. Niech tutaj włączą na zasilanie i tym podobne rzeczy. O, zombiaki. Nie strzelaj, nie strzelajcie. Poczekajcie, aż przyjdą, to nożem się ich załatwi. Mają tutaj dobry level. Ten ma dobry level. I ten ma dobry level jeszcze w miarę. Ja miałem chyba taki level, nie pamiętam już teraz. Dobra. Okej, więc zajmijmy się grą, bo oni tutaj naprawdę mają więcej punktów ode mnie. No. Okej, chodźmy dalej. Powinni otworzyć nam teraz przejście. Wiesz, że tu chyba była jakaś książka do naciśnięcia, wtedy by muzyka grała bodajże. Butelka. Coś było do naciśnięcia, ale nie pamiętam co. Ale nie mam pojęcia teraz, kurczę. Wyleciało mi z głowy. Wiesz, trzeba było chyba trzy książki, znaczy w sensie wtedy jakaś muzyka się włączała. Tak samo pamiętam było w Black Opsie 1C, gdzie też były jakieś kamienie do naciśnięcia. Ciechamy ich nożem. Oh, fuck. A, headshotik! Aj, twardziel! Kurde. Co? Nie! On opuścił grę! Szaszmaciarz. Dlaczego mi to zrobiłeś? Dobra. Nie kupujemy teraz tego w szmelcu. Poczekajmy, aż otworzą drzwi. Ja słyszę, że to Migana ogólnie, bo naprawdę Givera jest po prostu super, a mały odrzut jest naprawdę prom. Tak. Poczekajmy, aż oni odwalą brudną robotę. Albo, kurde, o, zombie. Szkoda, że jest na wszystko trzech, że ten jeden odszedł. Strać mu się zachciało, czy jak? Ale dobra, nic z tym. Ale ten hat jest zarąbisty. To muszę powiedzieć. To ja mam otworzyć, czy wy otworzycie? Macie więcej punktów. Dobra, nawalajmy. Oby nas tylko od tyłu nie zabrał, to nie koleś? No właśnie, o tym mówiłem. To jest moje okno. Tak jest. No, dawajcie teraz zombie. Tylko nożem ich ściachać.
Jest natychmiastowe zabicie. No, jak widzicie, mamy tutaj pod naszymi o, dzięki ziomuś. Pod punktami mamy takie wyznaczki, takie, że właśnie jak zginiemy, to będziemy takim duchem w porze. Ogólnie wam powiem. Teraz przydałoby się komuś odpalić zasilanie. O, ładna gwerka, kupuję. Ta, yeah! Lubię ten, naprawdę tak ubiega ten pistolet na multi. Mówię wam, przecież to jest super. Bardzo dobry pistolet. I dużo zombie. Odejdź, 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 mówię, odejdź, odejdź, mówię. Idź sobie. Tak, to wy tam idźcie. A ja się tymi zajmę. Te trzody lecą. Ale od góry nikt mnie nie bierze, bo chyba nawet nie ma skąd. Ale broń jest naprawdę dobra, to trzeba przyznać. To wybierzcie od tamtej strony, ja biorę od tej strony ich. Amunicja nie jest nieskończalna, trzeba o nią dbać. O tym gadałem! Widzicie? Co to w ogóle jest? Wow! Beka. O tym właśnie wam mówiłem wtedy. To właśnie ten tej głowie wilka tutaj. No. O tym gadałem. Bajerancko to wygląda. No, super. To trzeba przyznać, że super. No. Więc co dalej, ludzie? Dokąd teraz idziemy? Dokąd teraz otwieramy? Wstrząsy. Zombie. Fuck! Co to jest? Ratuj mnie, ziomuś, ratuj! Oh my god! To mnie powstrzymało. Jestem duchem. I... A, jestem tym czymś. Co to za bydle jest? Co to za bydle jest? O, pokonali chyba to. Idę to. Ty, znikaj. Znikajcie stąd. Będę stał przy swoim kolesiu. Okej, ratuj. Nie! Zombie! Okej, mam już mało tej. Mam połowę mocy już zjedzoną. Okej, idzie ich za dużo. Musimy się uratować. Okej, żyjemy jako ludzie. Jesteśmy wśród żywych znowu. I jest tutaj za dużo zombiaków. Zdecydowanie. Fuck, jak się stąd uratować? Skaczę! Udało się. Żyję. Zombie są wszędzie! A, strasznik z latarką! Tego już nie, takiego czegoś jeszcze nie miałem. Hardkorowo tu jest. Żyją ludzie? Cholera, chyba nie, za dobrze. To bydle tu jest. A ja mi tylko kolt został. Biegnę po więcej amunicji. Dobrze, że ich może tak łatwo wymijać. Okej, ziomuś, tu jestem. Dajcie amunicję. Amo! Oh fucking, idę z wami. Ratunku! Czemu leżę? Nie mam pomocy. Tak, ziomuś. Osłaniam się. Chyba staram się. Cholera, tam jest nasz ranny. Musimy mu pomóc. Ziom. Jest, to bydle nie żyje. A moje piastowe zabicie. Wstawaj, wstawaj! Okej, ratujemy go. Jest, żywy. Jest super. Jest okej, bardzo okej. Dajcie zombie, bo mamy double points. Mamy duży double points. Okej, kolcik. Nie, fuck it! Weźcie to ode mnie, ten kolc już nie jest zbytnio potrzebny tutaj. Oj, wilk zniknął. To idziemy dalej, czy coś w tym stylu? Ktoś otwiera bramę, czy jak? A, to wyżej chce się otworzyć może bramę. To otwieraj, no dawaj, nie krępuj się. Okej. Okay. Nie mam tu jeszcze żadnych tych przepisów, ani nic w tym stylu. O Jezu, ostro. Dobra.
Jestem za ostro tutaj. Łoż, kurde. A, nie chciałem! Spadłem z wysokości. Fuck. Dużo zombie, za dużo zombie, za dużo zombie, zdecydowanie za dużo zombie. Pomóż mi, ziom. Pięknie na górę. Cholera, brak amunicji. What the... Oh yeah, Max, ammo. Tego było mi trzeba. O, ostro. Jest amunicja. O, cholera, nasz leży, nasz leży. O, nie jest dobrze, tam jest jego duch. Okej. Okay. Weźcie tego bydlaka ode mnie. Dawaj, koleś, uda ci się, ja się osłaniam z góry. Osłaniam cię z góry, koleś. Jest. Jest git, bardzo git. Co teraz robimy? Idziemy tam, 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 gdzie? No wymyślcie coś, no. Co teraz robimy? Tam, tam. Może tam. Ciekawe, dokąd pójść, co, koleś? Co sądzisz, dokąd byśmy mogli iść? O, zombie. Zombie nie żyje. Łoż, kurde, zabierzcie to ode mnie, zabierzcie! Jest, spadł. Już byłem przerażony, to ostro. Jest. Otwieram to chyba, koleś, wiesz? Wiem, że mnie nie słyszysz, ale otwieram to. Fuck, fuck! To już jest koniec, czy już jest tylu? Co ze mną teraz będzie? A, jestem duchem. Załatwię te wszystkie zombiaki! Idźcie sobie, głupie zombie, idźcie! Wstawaj, ja wstawaj! Oh, fuck it! Ammo, ammo! Ammo! Szybko dawaj tę amunicję, fuck! Aaa, nie! Oh, fuck! Po mnie. Jest amunicji trochę. Coś mnie zreanimuje, coś mnie z tylu? Chyba już po mnie. Po moich punktach. Kabum. Czyli mogło mi uratować. Oh yeah. Gdzie oni teraz poszli w ogóle? O, klucz. Mam jakiś klucz w lewym górnym rogu, mi się myślę, że jakiś klucz mam. Taki sam chyba jakiś klucz. O, dziękuję bardzo, dzięki wam. Teraz muszę kupić sobie... O, oh yeah, mam sporo amunicji. Poprzeładować wystarczy. Więc jest bardzo dobrze. O, otworzyli chyba bramę. Tak. Teraz tam bym chciał najbardziej chciał iść. Więc ten wilk, okej. Okay. Tu mamy te nasze napoje. Nie będę się zbytnio odłączał od naszych ludzi. Bo to może się dla mnie źle skończyć, naprawdę. Jak zwykle ja mam najmniej zabitych zombie, nie wiem. Tak jest zazwyczaj. Jeśli dam na zombie. Z kimś. Tak, o cholera, ktoś stranny, szybko trzeba mu pomóc. Biegniemy tam. Szybko musimy tam dotrzeć. Czy on się mu pomoże? Cholera, jak oni tam w ogóle poszli? Nie wiem jak tam... A, tędy chyba. Wyżej, wyżej. O cholera, jest najwyżej. Jak tam iść? Tędy chyba jakoś. Ta ja, tędy jakoś tam się idzie. On nie ma tam umrzeć, on nie ma tam umrzeć. O fuck, nie jest, jest bardzo źle. Jak on tam poszli? Już po mnie, mówię wam. Już po mnie. Ja nie wiem jak mam iść. O, tu chyba już wiem, oni tędy poszli. Tutaj są! Zombie, uwaga za tobą! Zachęcamy zombiaki. Tu są jacyś. O fuck. Zostawcie do góry! What the fuck. Gówno jedno. Dobra, szybko. Już więcej niż... Okej, okay, tutaj ktoś jeszcze padł. Szybko trzeba te zombie załatwić. O, dziękuję. Ktoś mnie uratował. Szybko tam, tam, tam biegniemy. Remington! Oh yeah! Wstawaj, ziomuś. A ja chcę kupić Remingtona. Op, op, niop, nop, nop! Granaty, granaty! Szybko, jedyny ratunek! Granaty pod nogi! Nie jest za dobrze. Nasi żyją w ogóle? Jest, nasi żyją, magii cudem. Szybko po Remingtona, po Remingtona. On jest potrzebny tak bardzo. Ja uwielbiam Remingtona i tyle. Szybko ty, a potem ja. Gincie, gincie, mam Remingtona. Teraz jest zarąbiście. I w ogóle skoszę was, głupie zombie. Aaaa, nie, koniec amunicji. Jest, ja żyję, jaka beka. Ładuj, ładuj tego Remingtona, ładuj, bo musimy załatwić dużo zombiaków. Uda się. Uda się. Wstawaj, ziomuś, osłaniaj mnie, ziom.
Jest dobrze, jest dobrze. Co to tak parno się jakoś tutaj zrobiło, czy mi się tylko tak wydaje? Rol pralka, beka. Tylko czemu pralka? Co tam tutaj ma zaznaczenie w ogóle? Zombie są za nami dolecieć, no. Nie, ale super, że jest Remington. Sobie tego przeładuję. O, i można iść na zombie. Padają, ślicznie padają zombiaki. O, pralka się wyprawa, coś tu mamy. Ja chcę zabrać? Nie, ja się boję to zabierać, bo to będzie potem na mnie, że ja coś psułem. Okej, okay. Super, mamy kolejną część, jak widzicie, w lewym górnym rogu się wyświetlało przed chwilą. O cholera, zombie są ciężkie tutaj już w tym momencie, a Remington dobry. O, fuck, znowu to bydle. Nie, już po mnie. To już jest koniec. A jednak nie, jestem duchem. Beka, to ja ile mam tych duchów limitu. Ile bydlaków! Rażę ich prądem. Ja chcę powstać. Gdzie ja jestem? Tam ja jestem! Aha, dobra, mam jeszcze sporo tej mocy. Kurde. Gdzie ja jestem? Tu? W progu siedzę. O fuck, chyba zły pomysł ze sobą, żeby się teraz reanimować. Koniec gry. Przykro, nie pokazałem wam tego, co chciałem. Może innym razem. Mało zabiłem zombie. Ale zreanimowałem, żeby wybuchło dwie osoby. No, chociaż to się liczy. Tak. No, taka prawda. Dobra. I jak widzicie, zebraliśmy jakąś koszulę i klucz. Tak. Tak, wychodzę. Tak. Mówił do was doktor Stalker. To był nowy. Już teraz nie nowy. Ale przed jakiegoś czasu, tego zapomniałem wam pokazać, dodatek do Call of Duty Zombie Black Ops 2 na